Bartłomiej Włodkowski z kleksem przez białą łękę. Cholera w kapeluszu. Tłum ludzi klęczał przed wysokim drewnianym krzyżem. Kobiety, mężczyźni, młodzież i dzieci ze złożonymi do modlitwy dłońmi i z trwogą wymalowaną na twarzach patrzyli błagalnie w niebo. Ktoś zaintonował pieśń Święty Boże, a wszyscy gromko podjęli. Święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Pełen żałości śpiew wznosił się i opadał. Potężniał i ginął gdzieś między otaczającymi krzyżpolami. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jękliwe zawodzenie niosło się z wiatrem aż do widocznych na horyzoncie drewnianych chat i wracało niczym echo. Klękajta, bezbożniki! Starsza kobieta w czarnej chustce na głowie powiedziała to takim tonem, że dzieci wcale się nie zastanawiając padły na kolana. Babka mojej babki mówiła, że ta pieśń w dawnych czasach Szweda z Polski pogoniła. Ona ma wielką moc, da Bóg, że i nam pomoże. Modlta się, modlta się! Kiedy śpiew dobiegł końca, ta sama osoba, która wcześniej rozpoczęła modlitwę, zawołała. Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie! Bądź nam miłościw! Wybaw nas, Panie! Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie! Wysłuchaj nas, Panie! Prosimy Cię, abyś zachował nas od choroby, głodu i wojny! Wysłuchaj nas, Panie! Prosimy Cię, abyś oddalił cholerę! Dzieci spojrzały na siebie ze zdziwieniem. Słyszałaś? Przeklinają, modlą się i przeklinają. Może się przesłyszeliśmy? Nie, powtarzają przecież. Rzeczywiście znów popłynęło pod niebo głośne wezwanie z tym słowem. Prosimy Cię, aby nikt z nas i naszych bliskich nie umarł na cholerę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś z naszej wsi oddalił morowe powietrze. Nie pojmuję. Najpierw przeklinają, a teraz nie chcą mieć dobrego powietrza. O czym ty mówisz? No mówią, żeby Pan Bóg zabrał im morowe powietrze, a morowe to przecież fajne. Mój dziadek często śpiewa taką piosenkę o morowych pannach, czyli fajnych dziewczynach, takich, na których można polegać. Ciechaj ta tam niecnoty! Błagać Boga o przebaczenie! Dzieci zamilkły wylęknione, a z tłumu znowu zaczęły padać słowa modlitwy. O zdrowie dla Antoniego! Prosimy Cię, Panie! O zdrowie dla Michałka! Prosimy Cię, Panie! Padło jeszcze kilkanaście imion, po czym ludzie wstali z klęczek i ze śpiewem ruszyli w kierunku domostw. Serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. Majestatyczna pieśń rozbrzmiewała jeszcze przez dłuższy czas. Przy krzyżu została jedynie drobna kobieta w średnim wieku. Wciąż wpatrywała się w niebo i poruszała wargami. W ręku ściskała biały tobołek, a po jej policzkach płynęły rzęsiste łzy. Tola i Janek podeszli bliżej. Dobrze, żeście ostali. Pomożecie starej Paulinie. Chętnie. Co mamy zrobić i co dolega tej Paulinie? Kobieta bez słowa otarła rękawem łzy i zaczęła rozwiązywać zawiniątko. Stało się coś złego, prawda? Tfu, tfu! Wypluj te słowa! Właśnie, żeby nic straszniejszego się nie stało, musicie mi pomóc! Paulina, to ja! Nie znam was, chyba z innej wsi jesteście, ale to nic. Musimy zawiesić te ubrania na krzyżu. Na krzyżu? To mówiąc, wydobyła z tobołka kapelusz, koszulę i parę innych rzeczy. Moja babka mawiała, że jeśli w czasie pomoru
powiesi się na krzyżu odzienie, to zdrowi nie zachorują, a chorzy wrócą do sił. Wiedziała, co mówi? To już moja trzecia cholera w życiu. I za każdym razem ludzie stawiali krzyże wokół wsi, chodzili do nich codziennie z procesjami oraz wieszali ubrania. Ja też tak robiłam i żyję. To działa! Ta cholera to jakaś straszna choroba, prawda? A na jakim świecie ty żyjesz, dziecino, że tak się pytasz? Toż to najstraszniejsza z chorób. Mój syn i jego żona na nią pomarli. Męczyli się strasznie. Brzuchy bolały ich niemiłosiernie. I choć pili zioła i jedli czosnek, jak medyk kazał, to nie pomogło. Nawet nie mam gdzie im światło zapalić, bo zmarłych na cholerę chowają nie na cmentarzu, ale daleko w lesie, żeby zaraza nie przeszła na żywych. Została po nich wnuczka. Zosieńka! Kochane dziecko, nie ma nikogo innego poza mną! Mąż mój zginął w powstaniu w 1831. Młody był bardzo. Poszedł walczyć za Polskę. I co z tego przyszło? Ani Polski wolnej, ani męża nie ma. Ja nie mogę zemrzeć. Dlatego musicie powiesić te ubrania na ramionach krzyża. Ja nie dam rady, za słaba jestem. Janek wziął od pani Pauliny koszulę, przewiązał ją sobie w pasie i spróbował wdrapać się po ramieniu krzyża. Na próżno. Za każdym razem ześlizgiwał się. Po kilku nieudanych próbach Tola wpadła na świetny pomysł. Zrobimy to inaczej. Ja przecież nieźle rzucam do kosza. Do czego? No, do kosza. Gram w szkolnej drużynie. Bałam utnie mówisz, ale niech ci się uda. Dziewczynka chwyciła kapelusz, odeszła parę kroków od krzyża, zmrużyła oczy, żeby właściwie oszacować odległość i rzuciła nim, celując na szczyt pionowej belki. Trafiła idealnie. Potem to samo zrobiła z pozostałą odzieżą. Janek nie odezwał się ani słowem. Zazdrosny o pomysłowość i koszykarski talent Toli. Dziękuję stokrotnie, dziękuję. Niech wam Bóg wynagrodzi i zdrowie daruje. I mnie zachowa dla Zosieńki. Chcę jeszcze obiecać, a wy jesteście świadkami, że jeśli przeżyję, ta cholera odejdzie, to wystawię kaplicę na podziękowanie. Okazało. Z figurką mateczki niebieskiej. A teraz, Herzo, idźmy za procesją do następnego krzyża. Błagać nam trzeba. To krzyży jest więcej? A jakże? Mówiłam wam, że jak morowe powietrze przychodzi, to stawia się dużo krzyży, żeby chroniły przed śmiercią. Gdy ruszyli przez pola, dostrzegli kolejny drewniany krzyż nieopodal zabudowań wioski. Na nim też powiewały ubrania. Dołączyli do procesji przy kolejnej stacji. Pani Paulina uklękła, składając ręce do modlitwy, a dzieci zobaczyły znajomy fiolet. Klekcie, klekcie, czy pani Paulina przeżyła? O tak, możecie być spokojni. Dziękuję, że jej pomogliście. Co więcej, dotrzymała słowa i ufundowała wspaniałą kapliczkę z figurką Matki Boskiej i małym Jezuskiem. Znajdziecie ją przy ulicy Chudoby. W 1852 roku Białołękę i całą Warszawę nawiedziła straszliwa zaraza. Zmarło wówczas kilka tysięcy ludzi. A o co chodziło z tym morowym powietrzem? Morowe od pomoru, czyli ostrej, zaraźliwej choroby. W dawnych czasach często wybuchały rozmaite epidemie. Ludzie nie znali leków na dżumę, odrę, hiszpankę, cholery i wiele innych chorób. Na Białołęce pamiątką po nich jest właśnie kapliczka pani Pauliny oraz trzy krzyże w Dąbrówce, niedaleko twojego domu, Janku. Tam też ludzie chodzili z procesjami i wieszali swoje ubrania. No, dobrze, ale koniec tych rozmów. Należy się wam mała nagroda. Smacznego życzę!
Dzieci nie zdążyły zapytać, o co chodzi, bo fioletowy świat zaczął wirować.